Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam Was w kolejnej wideodegustacji na moim blogu. Dzisiaj spotkanie z legendarnym polskim browarem, jednym ze starszych, czyli Ale Browarem, który idzie teraz na wielkiej fali ponownie, po tych super wypustach Double Dry Hopped, dwóch piw i New Wave Goze morelowym. Powstała kolejna wersja New Wave Goze, ale tym razem jagodowego. Słyszałem bardzo dobre opinie o tym piwie. Słyszałem, że jest chyba nawet lepszy od tej Moreli. Sam jestem ciekaw, bo z jagodą chyba tak piwa, które by mnie zaskoczyło, nie piłem jeszcze. Ale browar pokazał, że nadal jest w formie, że pogłoski o tym, że coś idzie nie tak, są kompletnie mylne, czym udowodniają w ostatnim czasie. Parametrowo już Wam przybliżam. 14 plato, 4,7 alko i mamy w składzie nowe spojrzenie na gozę. Zakwaszone piwo uważone solą, laktozą i wyrazistym dodatkiem w postaci jagód. Jestem bardzo ciekaw, jak to wypadnie. Dobre opinie nie tylko szły ze świata, ale też od znajomych, którzy mieli w pierwszej kolejności styczność z tym piwem. Obiecuję sobie o tym bardzo dużo, ale zobaczymy, wyjdzie w praniu. Kapselek Hopheads. Lecimy z tematem. No, kolor ma super. Jak taki domowy soczek jagodowy albo sok z gumy jagód. Piana delikatnie różowa. Prawie klarowne. Prawie klarowne, jest minimalnie gdzieś zmętnione. Prezentuje się fajnie i można się pomylić, czy to jest piwo, czy jakiś soczek. W aromacie jest ta laktozowość, jest taka słodycz, o, to bardziej właśnie słodycz taka specyficzna niż czysta laktoza. Jest też oczywiście trochę jagód. Nie są one tak dominujące, też jagody nie są tak intensywne w aromacie, więc mam nadzieję, że w smaku będzie ich trochę więcej. Ale jest takie właśnie leśne runo, nawet delikatne bym powiedział, właśnie pachnące krzaczkami jagód. Nie jest kwaśne. Słodkawe. Wyraźnie jagodowe i to jest taka jagoda nie do końca milkshake'owa. Ona jest taka kremowa. Troszkę, o, mam porównanie takie bardzo, bardzo z domu wyciągnięte. Czasem robimy ciasto po prostu takie zwykłe na biszkopcie, na które robimy piankę i ta pianka to jest właśnie taki smak pianki jagodowej. I te jagody, jak mówiłem do Was o tym, to smak jagód pierwszy minął i ten drugi smak, taki aftertaste, super został na podniebieniu. Od takiej słodyczy przez delikatną kwaskowość. Naprawdę, naprawdę te jagody grają tu ultra. Jest jeszcze tutaj wyróżniona kolendra, co w ogóle gdzieś się nie rzuca. No chyba, że to jest to skojarzenie z tą ściółką, z tym runem. Jest jogurt. Taka właśnie coraz bardziej ta aksamitność, ta pełnia. Ono jest bardzo lekkie, wyraźnie słone. Na finiszu. Wszystko to, jakie powinno być gozę. Dla mnie mogłoby być kwaśniejsze. Ale nie róbmy z gozę sour ale'a. I wcale tu nie tłumaczę, dlaczego ono nie jest kwaśne, tylko staram się zrozumieć podejście, staram się... I też już tak długo w rynku siedzę, obserwując go, pijąc te piwa, że nie zawsze rzeczy, które będą mi smakować i będę się nimi jarał, będą smakować 90% społeczeństwa. Więc rozumiem podejście i nie mogę się przyczepić, że piwo jest niestylowe, jest niefajne. Naprawdę super robota, brawa dla chłopaków. Ja sobie chyba trochę jeszcze tutaj doleję, bo naprawdę, naprawdę jest fajne. Te jagody
one nie są właśnie takie aż mocno kwaśne, no, mają tylko delikatne takie zacięcie, że to jest jagoda, a nie nic innego. Że to nie idzie tego pomylić. W ciemno, gdybym to dostał, też bym, myślę, trafił, że to jest właśnie jagoda. Ona aż się prosi o wypicie całego tak na raz. Jest przez tą całą aksamitność, gładkość, lekkość. Pije się właśnie jakby było sokiem. W ogóle nie czuć, że to jest piwo. To nagazowanie też całe jest bardzo, bardzo niskie. Chylę czoła i czekam na więcej takich piw z Ale Browaru. Czekam na kolejne nowe pomysły. I czekam na rzeczy, których już bardzo dawno nie było na rynku. Które już teraz byśmy powiedzieli jako zaawansowani spijacze piwa, że już teraz nie są takie fajne, nie są takie popularne. Ale są rzeczy, które kiedyś wywarły wrażenie i chciałbym, żeby te rzeczy kiedyś jeszcze się pojawiły na rynku, chociażby jak Brown Food. Ale może Ale Browar zaskoczy czymś innym jeszcze. Może zaskoczy, tak jak zaskoczył tymi Goze, jak zaskoczył tymi DDH. Czekam z niecierpliwością, bo robicie teraz super znowu robotę. I co nie wypuścicie, to ja na pewno to sprawdzę. Więc żegnam się z wami, gratuluję jeszcze raz Ale Browarowi i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć!